Masz. Weź to jako nagrodę. Dobrej zabawy. Najpierw pozwól. Wow. Skręcę. Wow, dobre. Chcę dołączyć do Do ludzi Lee? Jeżeli będzie tak dalej postępował, to już wkrótce nie będą jego ludzie. A czyje? Czemu? Czyje ludzie będą? Zawsze był spokojny. W kolonii też tak było. Ale ostatnio przesadza. Chce tu po prostu siedzieć i czekać, aż paladyni wyzdychają z głodu. Ty. Sylwio, uważaj. Dobra. To już tylko gadanina. Nie potrafisz trzymać języka za zębami. Powiedziałeś Ciferowi, że ukradłem jego ziele. Jeszcze raz? Jasne. Już idę oddać na ciebie głos. Oj, stary, stary. Wiesz, na co zasłużyłeś? Za to? Na to. Dzięki za expa. Nie ma litości na tej farmie. Chwila. Chcę dołączyć. Tak, bez względu na wszystko. Wiesz już, że przeprowadzamy głosowanie w sprawie każdego nowego rekruta. Wiemy. Do czego zmierzasz? Cóż, już od dawna nie miałem nic do palenia. Co? Przynieś mi kilka łodyg bagiennego ziela, a mój głos będzie twój. Chyba mam. Na pewno gdzieś można. Chyba 10 trzeba przynieść. Ja mam... takie pałeczki. O, ho, ho, mam 22. Styknie. On sam mi dał chyba 20 przed chwilą. Mnie mówi nic innego. Jeśli chodzi o to bagienne ziele... Przyniosłeś moją paczkę. A teraz wszystko będzie już w porządku. A to nie trzeba. Z pewnością będę na ciebie głosował. No to po co w ogóle gadać do mnie tak? Debil. Okej. Okay. Wilka, Cipera i Bastera już mamy. Teraz Rod. Rodę też lubię. Z Rodem jest fajna akcja. Najłatwiej jest go pobić ze wszystkich. Nie wiem, ty mi powiedz. Jak leci? Czego ode mnie chcesz, mięczaku? Mam zabawną historię. Widzi i słyszy się to. Bo ja go niechcący zabiłem. Nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną? Łukiem chyba. Chciałem go jakoś na spryt, a go zabiłem. I mi się teleportował ciągle. Od tego jest wrzut. Raz mi się pojawiał martwy koło łóżka, a raz tutaj, na tym polu. Rano. A wieczorem był przy łóżku martwy. Cześć, chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Nie mamy tu miejsca dla mięczaków. Chwila. Zapiszę, bo... Nie jestem pewien, czy dobrze zrobię. On da nam wezwanie, żeby unieść jego broń. Widzi i słyszy się. Chce się przyłączyć. Nie mamy tu. A, już to było. I to jest prawda. O, jestem raczej silny. Jestem dość silny. Nonsens, nie uniósłbyś nawet przyzwoitego miecza, takiego jak choćby. Jego miecz wyjmuje. Musi mieć przynajmniej 30 siły, żeby go unieść. Powiedziałem, że jestem dostatecznie silny. Albo 40. Jesteś rozbrajający. Jesteś rozbrajający. Założę się, że spokojnie dam sobie radę z twoim mieczem. No ba. Naprawdę? Ciągle to ile chcesz przegrać? A ile masz? Wyglądasz nie raczej mów, na biednego durnia. Powiedzmy 30 sztuk złota. Masz chociaż tyle. Auć. Sam po sobie chyba pojechać teraz. Prawda. Jasne. Ja mam ze 300. W końcu to była jego decyzja. Proszę. W porządku, zobaczmy. O, i teraz, uwaga. Udało się. No cóż, wygląda na to, że wygrałeś. Sam tak mówiłem. Kto by przypuszczał? Naprawdę nie. Trzeba mieć 30 siły na to. Wygląda na to, że właśnie straciłem 30 sztuk złota. Oto pieniądze. To będzie dobre. A teraz w końcu to była jego decyzja. Można wierzyć we wszystko. No, pierwsze spotkanie z dwunastą bronią. Nie, nie oddam. Raczej nie. Można ufać. Chyba zatrzymam go na jakiś czas. Zaczekaj, no. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Broń Roda to jest bardzo dobra broń. Jest wręcz genialna, bo ma daleki zasięg. O bogowie! No próbuj. No chodź. Macham jak idiota tym mieczem. Nie daj się! To musiało boleć.
Au! Ten był celny. Jak go dźgnąłem. Niech ma, czego chciał. Au, ci silny jesteś. On myśli, że to takie... No, dołóż mu. Jak już mówiłem, on jest najłatwiejszy. Widzicie? No, dołóż mu. Widzicie dlaczego? Niech ma, czego chciał. Można mu później oddać. Dołóż mu. Idę stąd, bo się wydzierają. Niech ma, czego chciał. Później jak mu się odda broń, to ono wszystkim jakby zapomina. Jest zadowolony i będziemy mieć jego głos. Mocniej. Czasochłonna walka. Dobrze, tak trzymaj. No, i jest. Trzymam się od tego daleka. Gulasz. Wypiję twój gulasz, bo jestem zły. Trzymam się od tego daleka. Spójrz na statystyki tej broni. Nie mów, że rzeczywiście prawda. Jest moim zdaniem bardzo dobra. I to ja jej używam chyba do trzeciego rozdziału, czy do czwartego, jak głupi. Kiedy pierwszy czy drugi raz grałem. Dla mnie ta broń jest po prostu genialna. Za swój zasięg. To jest najdłuższa broń, jaka istnieje. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nawet najlepsza broń chyba nie jest tak długa. No cóż. Chwila. Dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Nic mnie już nie dziwi. Masz swój miecz. Proszę. O to trzeba ci więcej kłopotów. Czas najwyższy. Posłuchaj niewłaściwych lub chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Oczywiście. Powiedzieć o takich rzeczach. Nie chowam urazy. To było oczywiste. A to jest najważniejsze. Aha. Bójki między przyjaciółmi mnie to tutaj normalka. Przyzwyczaj. Bójki między przyjaciółmi. To było oczywiste. Nie ma sprawy. No. To już mamy trzy głosy. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Przepraszam. Przepraszam. Człowiek se musi czasem odbeknąć. Mamy jakieś 2-3 minuty. Trzeba spuścić jakąś epicką muzykę i iść na spotkanie z Sentenzą. Co ja zrobiłem? Cholera. O, udało się. Chodź mi za strańcu. Teraz będzie zabawnie. Wal, to będzie dla niego na nie ustawiłem broni. Nie atakować. O, Jesus. O, Jesus, co ja zrobiłem. O, Jesus. Nie ustawiłem broni, jaki idiota. Dobra, mam plan B na niego. Najwyżej jak mi się nie zmieści, to utnę. Ale mam plan na niego. Niepotrzebnie oddawałem już miecz. No ale trudno, mam drugi podobny. To było oczywiste. 5 do siły. Okej, okej. I teraz możemy dać czadło. Przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Okej, ludzie, fail. No cóż, tym akcentem
jak to mówi Lavos, zakończymy ten odcinek. Jeszcze coś wykombinuję na tego sentenzy, nie martwcie się. W następnym odcinku skopiemy na przykład Raola. O. No, teraz tyle. Bye.